Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Maciej na nadawaniu. Jestem w takim super urokliwym miejscu. Cisza, spokój w oddali, tylko słychać samochody. Ale z sygnalikami, kurczę, kiepszczano. Znaczy sygnały są, ale śmieciowe. Jakieś łuski, kopie, fragmenty łusek. A teraz się trafił pocisk od breneki, ale nic poza tym. Jeszcze gościu miał wajchę w oku, bo nic nie trafił. Dobra, idę dalej spacerować, zobaczymy jak to będzie. A nic, w razie pięknie dookoła jest. Będę się kierował w kierunku tamtego drzewa. Nie wiem czy to będzie wierzba, nie wiem, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, czy coś tam wyskoczy. Dobra, do usłyszenia. Pięknie i urokliwie, ale pan to w nim ma. Zmieniłem trochę miejsce, przejechałem jakieś 500 metrów na kolejne pole. Tam przy tej wierzbie nic nie było, kompletnie nic. Jakieś tam śmieci wyskakiwały, ale nic. Teraz ukazał się grosik, mam nadzieję, że rosną szczęście. 2006 rok. No, tam się dorobiłem. Widzicie, takiej obrączki miedzianej. To jakiś uszczelniacz jest. Dobra, zasuwam. Chociaż też dobrze nie wróżę, bo tutaj to nie ziemia, tylko piach, jak na plaży. Ale pola były. Dobra, idę. Parę kroczków dalej od grosika. I kurczę, znalazłem coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Coś fajnego mi się wydaje. Zobaczcie to. Wygląda jak monetka. Jest napisane dom Polechowo. Ciekawe co to jest, kurczę. Z drugiej strony nic nie ma. Ale fanciur, kurczę, prima sort. Ciekawe czy to jest jakaś waluta zastępcza. Jakiś chłop był na wypomóżkach i wykonał jakąś swoją pracę, dostawał taką jakby zamienną walutę, że coś w majątku mógł sobie kupić, wymienić. No nie wiem, będę musiał poczytać, ale kurczę, znajda fajne i interesujące.
Jeszcze nie wiem, co to jest, ale wysypało się pieniążek. Jestem ciekaw. Jeny, czemu? 5 groszy współczesnych. Jasny dolar. No nic. Data 2004. Dobra, chuchamy na szczęście i idziemy spacerować. Z braku laku to i gaciuch dobry do nakręcenia. Znowu zmieniłem pole, a wtedy byłem za tym wzniesieniem tam, ale tam nic nie wyskakiwało. Szedłem tam do tej ambony i wyskakiwało oczywiście standardowo łuchy, jak to w takich miejscach. Ja nie lubię czegoś takiego kopać. Tutaj mamy piękne poletko. Zobaczymy, co tu będzie wyskakiwać. Już stąd się nie ruszam. Dobra, do usłyszenia. Teraz leży zupełnie na wierzchu. Nie wiem, jak to nazwać. Jakaś śluwa. Nie wiadomo, czy to jest współczesne, czy jakieś stare, jakieś część umundurowania, jakaś spinka od plecaka. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Aluminiowy śrot. Dobra, za chwilę sobie wejdę do góry. Będzie słonko, świeci, muszę sobie zrobić przerwę na jedzenie. Dobra, do usłyszenia. Tam na dole, jakieś 5 metrów, znalazłem tą spinkę na wierzchu, co tam była, ta taka szlufka. Mogło to być od jakiegoś plecaka, bo teraz mi się pokazał, patrzcie, skórkowy, jakaś część skórkowego paska jest spięta, zanitowana nitami, też aluminiowymi. Tak to wygląda. No, a tutaj, tam na dole, za łąkami i za tą linią niskiego napięcia, tam byłem na spacerze, co znalazłem te guziki wojskowe, druga RP, ten nieregulaminowy, no i ten wzór 1928 rok, a ten guzik tam był wtedy z 1934 roku bodajże. Czy tutaj jakieś wojsko mogło się przemieszczać? Dobra, nie przynudzam. Idę dalej do słonka i zrobić sobie popas. Patrzcie, jakie sowy. Kanie. Już mówiłem na jednym z filmów. Jajeczko, bułka, tarta i bardzo smaczny grzyb. Są pierścionki, nie oszukuję. Są pierścionki. Nie sposób pomylić tego grzyba. Pierścionek na nodze jest, to można spokojnie rwać. Jak pierścionka nie ma, to odpuszczamy sobie grzyba, bo możemy zejść z tego świata. Dobra, idę dalej.